Gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak. Witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 4 Zombie na mapie Voyage of Despair. Dzisiaj pokażę wam poradnik, jak zdobyć darmowego Krakena. Oczywiście możemy go wylosować ze skrzynki za 950 punktów, ale możemy go również zdobyć za darmo. A dzisiaj pokażę wam w tym poradniku, jak to zrobić. Pierwszym krokiem jest zabicie palacza. Występuje, to jest taki miniboss, on występuje w okolicach 10 rundy, jeżeli nie 10, to 11, jeżeli nie 11, to 12, 13, w okolicach tych rund powinien się pokazać właśnie palacz. Tego minibossa podpalającego i biegającego za nami z łopatą zabijamy i podnosimy po nim upuszczony klucz. Ten klucz będzie nam potrzebny, by otworzyć skrzynię Krakena w drugim kroku. Będzie mi potrzebne o wiele wcześniej niż myślałam. Ciekawe, co otwiera ten klucz. Drugi krok polega na zlokalizowaniu skrzyni Krakena i otworzeniu jej za pomocą wcześniej podniesionego klucza palacza. Na mapie znajduje się 5 lokalizacji skrzyń Krakena. Kolejność jest losowa. A więc zacznijmy od pierwszej, gdzie była u mnie w biurze pocztowym. A zatem otwieramy skrzynię kluczem i zabijamy obok niej zombie, ładując skrzynię ich duszami. Każdą skrzynię należy naładować ilością około 20 zombie. Po jej załadowaniu skrzynia znika i przemieszcza się w inne miejsce. Oprócz tych lokacji, gdzie ładuję skrzynię, zobaczycie również, gdzie znajdują się dwie kolejne lokacje skrzyń. W takim razie przejdźmy do lokacji w apartamentach milionerów. To tutaj może odrodzić się skrzynia. Pewnie nie pamiętasz za co. Kolejną lokacją jest spiżarnia. W tym miejscu, gdzie strzelam, również pojawia się skrzynia ze złotem. Niedługo będziemy walczyć wręcz. Wszystkie inne lokacje są zaprezentowane na wideo i pojawiają się dokładnie w tych miejscach, gdzie prezentuję, a więc w komorze turbinowej za pakapunchem obok teleportu. Jeśli będzie trzeba, pozabijam was zombicyny gołymi rękami. To zemsta, świński ryju. Ostatnia lokalizacja skrzyni znajduje się w kambuzie, innymi słowy w kuchni, idąc od stołówki za posągiem Ra. Ponownie ładujemy skrzynię zombiakami, lecz tym razem skrzynka nie przeniesie się w inne miejsce, lecz otworzy ponownie. Jeżeli szybciej zabija tych zombisynów, to tak, poproszę bardzo. Kiedy tylko położyłeś na mnie swoje brudne łapki, podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Obyś nie był na tyle głupi, żeby myśleć, że to dobry pomysł. I co ma począć panna, żeby nie trafiać już na takich palantów? Z umieszczonym w środku przedmiotem może to być globus, tak jak tutaj w tym przypadku. Kompas, lornetka, luneta i obcęgi. A teraz przechodzimy do trzeciego kroku. Trzeci krok to zlokalizowanie Krakena. Na górnym pokładzie statku musicie znaleźć skrzynki, na których są położone przedmioty, takie jak obcęgi na pokładzie rufowym, luneta na rufówce, lornetka na dziobie statku . Kompas na pokładzie szalupowym oraz globus na pokładzie środkowym. W moim przypadku w skrzyni pojawił się globus, a więc to oznacza, że Kraken wrzuca mi broń na skrzynkę z umieszczonym na nim globusem, czyli na pokładzie środkowym. Równie dobrze mogłaby się w skrzyni pojawić na przykład lornetka, wtedy musielibyśmy przejść na dziób statku i podejść pod skrzynkę z położoną na niej lornetką.
I w ten oto sposób zdobywamy za darmo Krakena. Jak widzieliście na materiale, bardzo prosty poradnik, choć troszeczkę pracochłonny. Z ciekawostek mogę tylko dodać, że Krakena można ulepszyć na różne sposoby, jak i pakaponczem zwyczajnie, co zresztą widzicie na materiale. W kolejnych poradnikach dowiecie się, jak je ulepszyć, jak ulepszyć Krakena w inny sposób. Jest kilka mocy, którym on dysponuje i na różne rodzaje można je zamienić, że tak powiem. A tymczasem przejdźmy sobie do mojej tradycji poradnikowej w zombie, czyli do pozdrowień. A więc pozdrawiamy. Pan Świnia, Bzik 15, Kaivix XD, Marek, Giant Pickle, Team GG2, Pewien Gość z Internetu, Kuc to Pros, Kuba Loch, Pędzel Punk, Jasiu 119, Adix, Michał Walkiewicz, Michał Matiasik, Lil 14, Outsider, Kamilson Gaming G, Oski Gamer TV, Bugi HD, Wąsacz Zbiecza, Violeta Podolska, Przemek 2033, XXEkioXX, Szadys XD, Kacperski 131 i Bartek Kiliś. Na koniec sobie zostawię tutaj taki komentarz hejtera. Witam, panie Solak, jestem rodowity Polak, co prawda z małego miasta, a szczegół o mnie, bardzo lubię ciasta. Czekoladowe, truskawkowe, waniliowe, jem je bez przerwy, choć są niezdrowe. Może wierszyk nie na temat, ale miałem jakiś schemat. Pozdro. Dzięki wielkie za taki fajny wierszyk. Mam nadzieję, że wam się, ludziska, spodobał poradnik. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, skomentujcie dla statystyk. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie wpadnij na niego i zobacz, co, jakie materiały robię. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.